Windykacja, czyli działania mające na celu odzyskanie należności od naszych klientów, jest jak najbardziej obsługiwana w Telkombudzie i wygląda to w następujący sposób. Pierwsza sprawa, którą musimy tutaj sobie określić, to między innymi wejść w finanse ustawienia. I tutaj sobie ustawiamy między innymi tak zwane odsetki ustawowe, czyli określamy sobie od jakiego dnia obowiązują i wartość odsetek ustawowych rocznych, które podaje ustawodawca. My oczywiście możemy jakieś sobie inne własne odsetki tutaj indywidualnie określić, niemniej jest to bardzo istotne, ponieważ bez tych odsetek ustawowych nie wygenerujemy na przykład do dokumentu nota odsetkowa, prawda? Bo to jest jakby pierwszym takim czynnikiem decydującym o tym, ile tych odsetek zostanie naliczone. Następnym ustawieniem są formaty numeracji, noty odsetkowe sprzedaży i dla not odsetkowych sprzedaży ustalimy sobie własny jakiś tam format numeracji, który byśmy chcieli, tak? Czyli na przykład sobie ustalimy na przykład numer kolejny przez rok i jeszcze tutaj na przykład nota odsetkowa. Cyk numeru zrobimy roczny, ustalamy okres obowiązywania i ewentualnie generuj w tle, jeżeli byśmy chcieli, żeby system w tle generował. To jest bardzo istotne, kiedy pracujemy grupowo, kilka osób pracuje, to wtedy, żeby ta numeracja się nie dublowała, to warto ustawić w tle i wtedy system dopiero w momencie dodania noty do bazy automatycznie wygeneruje nam tutaj dopiero wtedy ten numer. Kiedy już mamy tą numerację określoną, zatwierdzamy ten formularz i to są takie czynności wstępne, które należy wykonać dla działań windykacyjnych. Następnie przechodzimy już konkretnie do dokumentów, czy to będą faktury, rachunki, noty, nieważne. Wejdziemy w faktury i mamy tutaj taką możliwość, na przykład faktury sprzedaży czy faktury kosztów, to nie ma znaczenia, tylko po prostu przyłączamy, jaką grupę faktur byśmy chcieli pod względem windykacyjnym obrobić. I lubką tutaj mamy formularz znajdź i możemy sobie na przykład wyszukiwać według stanów faktur, czyli na przykład nieuregulowane, nieprzeterminowane, nieuregulowane, przeterminowane i nieuregulowane z terminem płatności w ciągu 7 dni na przykład. I po zatwierdzeniu tych system nam wyfiltruje tylko te faktury, które są nieuregulowane. Niebieskim to mamy jeszcze nieprzeterminowane, czerwonym no to już mamy faktury przeterminowane. Do takiego zestawienia faktur, które tutaj system nam teraz wyfiltrował, możemy sobie zaznaczyć tutaj obojętnie którą fakturę i przejść prawym myszką. Mamy taki dział jak windykacja i możemy wygenerować albo upomnienie, albo wezwanie do zapłaty, albo przedsądowe wezwanie do zapłaty, albo nocy odsetkowo. Skupimy się tutaj na przykład na takim typowym wezwaniu do zapłaty. System tutaj zainicjalizował ten formularz z tymi wszystkimi danymi oraz jednocześnie oprócz tej faktury, którą wskazaliśmy, tą fakturę 019, zaprezentował nam jeszcze w tym formularzu inne faktury, które też są przeterminowane. Widzimy tutaj ilość dni zwłoki, co do których moglibyśmy też od razu wygenerować takie wezwanie do zapłaty, żeby na przykład móc wszystkie od razu te dokumenty tutaj podpiąć. Ja tutaj skupię się na przykład na czterech tylko, że do tych chcę wygenerować taki dokument wezwania do zapłaty. W nagłówku mamy tutaj tekst, który system podpowiada, można go sobie oczywiście zmieniać, ustawiać i tak dalej, czyli de facto mamy wpływ na ten tekst, zaraz pokażę, gdzie go się ustawia, żeby on domyślnie inicjalizował formularz, czyli mamy nagłówek i stopkę do tych dokumentów windykacyjnych. I robimy drukuj, czy zapisać dokument, tak. I mamy wezwanie do zapłaty wygenerowane, takie typowe, które najczęściej się spotyka, czyli nagłówek, wykaz dokumentów, które są i ewentualnie tutaj na dole tekst. Tak jak powiedziałem, ten nagłówek, jak i tą stopkę, ten tekst, który tutaj jest, możemy sobie określić też w finanse ustawienia. I tu mamy taką opcję jak windykacja. I tutaj mamy zarówno do upomnień, mamy nagłówek i stopkę. Możemy sobie ten tekst tutaj dowolnie określić, tak żeby system nam inicjalizował według tego, które tutaj mamy. I ewentualnie termin zapłaty, że tam w tym tekście jest, że na przykład nieuregulowane należności prosimy na przykład niezwłocznie zapłacić w ciągu 7 dni. Tutaj możemy sobie też te liczby dni określić.
analogicznie do wezwania do zapłaty, do przedsądowego wezwania do zapłaty, do noty odsetkowej, też mamy tutaj te ustawienia, oraz to ciekawe, mamy też alerty, które będą nam mówiły, do kogo mają iść na przykład maile czy SMS-y o dokumencie niezapłaconym. Żeby taki alert dodać, robimy dodaj i określamy sobie na przykład dla dokumentów kosztowych, albo do sprzedażowych, albo do wszystkich. Załóżmy do dokumentów sprzedażowych sobie ustawimy alert. Możemy sobie ustawić jeszcze do typu dokumentu, załóżmy wszystkie chce, albo tylko faktury na przykład. Możemy sobie ustawić typ alertu, wysyłaj tylko jedno powiadomienie albo powiadomienie każdego dnia, na przykład 7 dni przed terminem płatności. Tutaj określamy sobie temat alertu, czyli na przykład wezwanie do zapłaty, treść prosimy o reagowanie płatności itd., itd. Rodzaj alertu. Może być e-mail, SMS albo e-mail i SMS. Załóżmy, zostawimy e-mail. Kto ma dostać? Sprzedawca czy nabywca? Załóżmy, jest to sprzedaż, więc ja bym chciał, żeby nabywca dostał. Ja nie chcę tego maila, chcę, żeby tylko i wyłącznie dostawał go nabywca. Ewentualnie mogę wskazać osoby kontaktowe nabywcy, czyli tutaj zmieniam i tutaj mogę sobie wyszczególnić, jaka osoba ma dokładnie takiego maila dostać. Tak, czyli wtedy już mail nie idzie ogólnie na konto firmy, tylko mail idzie do konkretnej już osoby z tej firmy. Ewentualnie na dole jeszcze mogę wybrać sobie własnych pracowników, czyli pracowników z mojej firmy, którzy też te alerty mają dostać. I w ten sposób zdefiniowaliśmy sobie alert, który będzie automatycznie wysyłany, gdy faktura będzie się zbliżał termin płatności 7 dni przed terminem, będzie automatycznie wysyłany do odpowiednich osób. Także mamy tutaj możliwość dowolnej konfiguracji. Bardzo elastycznie można to w ten sposób, bo tych alertów można dodawać następne, tak? Czyli w ten sposób możemy tak naprawdę w nieskończoność sobie konfigurować, ustalać listę adresową takich alertów, wezwań do zapłaty czy innych działań windykacyjnych. Kiedy mamy już to ustawione, oczywiście ponownie to zatwierdzamy, czyli jest już to ustawione. I możemy przystąpić do dalszych działań windykacyjnych, czyli też dalej mogę, załóżmy, oprócz tego, że te alerty idą, to mogę też oczywiście generować dalej, tak? Czyli mogę na przykład z poziomu do tej faktury wygenerować na przykład notę odsetkową, załóżmy, zrobimy, tak? Tutaj system też mi automatycznie zainicjalizował, obliczył wartość odsetek według tego, co mieliśmy. Zaznaczamy tylko, które dokumenty z tych wszystkich nieuregulowanych chcę w tej nocie odsetkowej tutaj dodać. I robimy oczywiście drukuj, czy na pewno chcesz zachować zmiany, tak, chcę od razu zachować, żeby dokument był zachowany. I wygenerowała się nota odsetkowa oczywiście z tym numerem, który wcześniej sobie zdefiniowaliśmy w formacie numeracji. I mamy od razu notę z tymi dokumentami wraz z wartością odsetek. I generalnie w ten sam sposób możemy generować wszystkie inne dokumenty w dziale windykacja, czy to będą jeszcze upomnienia, czy przedsądowe wezwania do zapłaty, prawda? Czyli tak naprawdę to wszystko na tym samym tutaj polega. Te wszystkie dokumenty, które my wygenerujemy, one są widoczne tutaj w menu finanse windykacja i tu mamy poszczególne ewidencje, czyli mamy zbiór wszystkich not odsetkowych, no to tutaj zobaczymy wszystkie noty odsetkowe, które wystawiliśmy, ewentualnie noty kosztowe, jeżeli ktoś nam wystawił, też możemy takie noty rejestrować. Załóżmy, mamy noty tutaj sprzedaży, noty odsetkowe sprzedaży, które też oczywiście możemy tutaj jeszcze raz drukować do te noty odsetkowe. Możemy do tych not odsetkowych rejestrować płatności, prawda, czyli możemy też tutaj od razu określać, że taka nota została uregulowana, załóżmy, ktoś to przelał, tak. O, w ten sposób, czyli też tak do innych dokumentów też możemy tutaj rejestrować te przelewy poprzez rejestr płatności. Noty sprzedaży też odsetkowe możemy też filtrować, czyli po numerze noty, według sprzedawcy, nabywcy, po stanie noty, nieuregulowana, uregulowana, czyli te wszystkie opcje, które mieliśmy w dokumentach, fakturach, tu są też jak najbardziej dostępne. Analogicznie też mamy tutaj finanse, windykację, mamy dostęp do innych dokumentów, czyli na przykład do wezwań do zapłaty, tak? Czyli mamy tutaj wykaz wszystkich wezwań do zapłaty, też z możliwością oczywiście
ewentualnie, żeby to jeszcze raz wydrukować. Te wszystkie funkcje tutaj są dostępne z tego poziomu. Następnie chcemy zaprezentować tutaj w celach windykacyjnych. Telkombud posiada coś takiego jak tutaj w menu finanse windykacja, tak zwany panel windykacyjny. Tutaj na tym panelu mamy zbiór wszystkich faktur nieuregulowanych z podziałem na kontrahentów. Czyli mamy firmę 1, firmę 2, firmę 3, firmę 4, firmę 5 i w ramach każdej z firm mamy wykaz dokumentów, które to są nieuregulowane. Mamy tutaj termin płatności, pozostało do zapłaty, liczbę dni zwłoki i dodatkowo w tym panelu windykacyjnym możemy podejmować różne działania, czyli na przykład tutaj chcę wystawić wezwanie do zapłaty, prawda? Czyli do tego kontrahenta. Do tego wezwanie, do tego na przykład chcę naliczyć notę odsetkową, do tego chcę upomnienie, prawda? Do tego wezwanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy tak naprawdę w jednym takim panelu od razu uruchomić cykl, wygenerować cykl dokumentów, tak żeby tego nie robić indywidualnie, jak to robiliśmy poprzednio. Także taki panel windykacyjny też się do tego sprawdza i robimy edytuj i wykonaj czynności i zarejestruj działania. One wtedy tutaj będą w tym kolumnie działania wykonane, one to będą zarejestrowane wtedy, co tak naprawdę mamy też taką historię, co do tej pory wykonaliśmy w ramach danego kontrahenta. Ewentualnie wykonaj czynności bez rejestracji działań. Ja tutaj zrobię z rejestracją działań. System teraz generuje i już mi wygenerował i automatycznie mi zaprezentował wszystkie dokumenty, które są tutaj wygenerowane, czyli 5 dokumentów mam, czyli jedno upomnienie, drugie wezwanie do zapłaty, trzecie wezwanie do zapłaty i znów wezwanie do zapłaty do następnego klienta i nota odsetkowa na końcu, tak? Czyli mamy tutaj, od razu wygenerował mi cykl wszystkich dokumentów, które miałem, czyli panel windykacyjny pozwala nam w sposób taki globalny i bardzo szybki nawigować tymi działaniami windykacyjnymi, zarządzać, czy też generować odpowiednie dokumenty. Wykaz takich wszystkich dokumentów pozostałych do zapłaty możemy też eksportować na przykład do Excela, CSV, czy na przykład i na jednym wydruku, żebyśmy wszystko mieli. Nieraz jest to potrzebne, takie zestawienie dokumentów przeterminowanych i mamy w takim jednym dokumencie wykaz wszystkich tutaj tych dokumentów wraz z działaniami windykacyjnymi, które są do zapłaty, które są jeszcze nie uregulowane. Dodatkowo w dziale finanse, windykacja, mamy coś takiego jak rozrachunki. To rozrachunki właśnie służą do tego, żebyśmy tutaj mogli względem na przykład firmy Procpol zrobić rozrachunek do firmy na przykład 01. Pokaż rozrachunki i system nam pokaże dokładnie wszystkie naliczone zobowiązania, rozliczone należności i tak dalej, czyli całość tutaj też w tym jednym miejscu mamy tutaj w ten sposób to zaprezentowane, z możliwością oczywiście też eksportu do Excela, czy na przykład wydrukowania do PDF-u takiego rozrachunku z danym klientem, prawda? Czyli mamy taki wykaz wszystkich dokumentów. Dodatkowo te rozrachunki, one też są osiągalne z menu bezpośrednio kontrahenta, czyli wchodząc w kartoteki kontrahenci, mamy tutaj dostępnego też w ramach każdego kontrahenta, możemy wejść oczywiście i kliknąć coś takiego jak pokaż rozrachunki. Pokaż rozrachunki, wtedy system automatycznie już pokaże nam, tylko robimy pokaż rozrachunki ewentualnie w okresie od do i automatycznie prezentuje nam już bezpośrednio do tego kontrahenta, którego mieliśmy wcześniej wybranego, prezentuje nam dany rozrachunek. W ramach działań windykacyjnych jeszcze warto to sobie powiedzieć, jak już jesteśmy w kartotekach kontrahentów, a mianowicie istnieje coś takiego, jak wejdziemy tutaj sobie w plik ustawienia, to tutaj mamy tak zwane wiekowanie rozrachunków. Czyli ja mogę sobie zadziałać, żeby system mi pokazał, rozbił mi w ramach każdego kontrahenta, ile mam przeterminowanych zaległości od 1 do 14 dni, od 15 do 30, od 31 do 40 i powyżej 41. Mogę oczywiście to sobie tutaj dowolnie tutaj klikać, edytować, dodawać nowe wiersze, więc tutaj mam możliwość zdefiniowania dowolnych takich przedziałów dla celów wiekowania rozrachunków. I wówczas, jak wejdziemy w kontrahentach na kompozycję kolumn, to tutaj mamy coś takiego, taką kolumnę jak
jak zaraz sobie tutaj zobaczymy, jest taka kolumna jak wiekowanie zaległości sprzedażowych czy wiekowanie zaległości kosztowych, w zależności co potrzebujemy. I wówczas system nam wygeneruje takie kolumny, jak tutaj mamy o zaległości sprzedażowe terminowe, zaległości sprzedażowe od 1 do 14 dni, prawda? Od 15 do 30, czyli tutaj już system automatycznie wygenerował mi te kolumny i od razu prezentuje mi ile dany kontrahent, który ma ile jakich tych rozrachunków, czyli tych zaległości. Czyli tutaj mam możliwość takiego dynamicznego wpływu na to, jakbym chciał mieć podzielone te płatności na poszczególne przedziały co do ilości dni. Tak, i wtedy mam taki podgląd od razu sytuacji, który kontrahent tak naprawdę zalega najwięcej, który mniej, który ten. Dzięki temu mam taką możliwość też dla celów później analitycznych też porównania całości, tak? Czyli mam tutaj sumę, ile mam jakich zaległości co do liczby dni podzielonych.